Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, zagrado, szanowni państwo. W okresie między sesjami Rady Miejskiej wydałem 10 zarządzeń. Dotyczyły one następujących zagadnień: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola nr 3 w Pińczowie oraz konkursu na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowych w Gackach, powołanie komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola nr 3 w Pińczowie oraz na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowych w Gackach, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, zmianę regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, zmian w budżecie gminy Pińczów na 2021 rok, dwa zarządzenia, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Określono sposób realizacji uchwały Rady Miejskiej podjętej na sesji w dniu 26 maja oraz przygotowano projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej Rady. Zadania inwestycyjne. Przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na następujące zadania: budowa ulicy Malinowej w Pińczowie etap pierwszy, przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście w ramach budżetu obywatelskiego. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie dotyczące zaprojektowania i budowa mostu na Strudze w miejscowości Nowa Zagość. Podpisano umowy na realizację następujących zadań inwestycyjnych: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku od skrzyżowania ulicy Klasztornej z ulicą Legionistów, w tym most nad rzeką Nidą, jest to dokumentacja projektowa. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie, przebudowa drogi miejscowości Grochowiska, również dokumentacja projektowa. Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie, nadzór inwestorski. Trasa rowerowa na odcinku Pińczów Złota Wiślica, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Przekazano plac pod budowę zadania rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie, wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energetyczną i paliwa gazowe dla gminy Pińczów oraz zawarto 25 umów z mieszkańcami na budowę przy nowych oczyszczalnych ścieków. W zakresie funduszu sołeckiego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na następujących zadań: ogrodzenie remizy OSP w miejscowości Winiary, przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice pierwsze, rozbudowa remizy OSP w miejscowości Kopernia. Zawarto umowy z wykonawcami na następujące zadania: przebudowa remizy OSP w Muzawach Dużych, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orkanów, wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w miejscowości Sadek, remont drogi gminnej w skrzyżowiskach średnich. Zakończono następujące zadania: wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Włochy, remont drogi gminnej w miejscowości Krzyżanowice Średnie i utwardzenie terenu remizy OSP w miejscowości Stara Zagość. W dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej przedstawiałem państwu dosyć szczegółowo, ale między innymi wysłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiecach 11 wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz dwa wnioski o płatność również w ramach tego programu. Wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych, wszczęto 9 postępowań o ustalenie warunków zabudowy i 21 wypisów i z miejscowego planu planowania przestrzennego i 39 zaświadczeń dotyczących braku planu dla lokalizacji działki objętych wnioskiem. Przygotowano również wnioski o dofinansowanie w sprawie utylizacji azbestu w terenie gminy Pińczów. Wiem, że wykonawca już zaczął tą umowę realizować i odłowiono 5 bezpańskich psów. No niestety takie sprawy też są realizowane. Są kontynuowane prace planistyczne dotyczące zmian numer 5 miejscowego gospodarki przestrzennego dla miasta Pińczowa. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami sprzedano nieruchomość położoną w miejscowości Pińczów
Obręb 13 o powierzchni 22 m kwadratowe jako działka numer 295/32 za kwotę 2680 zł plus VAT. W Więzieniu Oświaty i Infrastruktury Społecznej wydano 59 decyzji pozytywnych przyznających 110 stypendiów szkolnych z terenu gminy Pińczów oraz jedną decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dziękuję bardzo.